ubiegłym roku we wrocławskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzonych zostało 200 bezpłatnych szkoleń dla klientów. W pierwszej połowie 2017 roku zaplanowano już 54 kolejne szkolenia. Ich główny cel to usprawnienie współpracy między klientem a przedstawicielem ZUS-u. Staramy się organizować tego rodzaju szkolenia, które są najbardziej potrzebne. Największym zainteresowaniem zawsze cieszą się te szkolenia, które odpowiadają na bieżące zmiany przepisów. Czyli obecnie największe tłumy, jeśli mogę tak powiedzieć, mamy na szkolenia, które dotyczą świadczeń krótkoterminowych, czyli mówiąc kolokwialnie zwolnień lekarskich. Przychodzą biura rachunkowe, przedstawiciele biur rachunkowych, księgowe, które chcą się dowiedzieć, w jaki sposób właściwie wypełniać dokumenty, żeby potem jak najmniej było błędów i jak najmniej musiały składać korekt. Drugim szkoleniem, które cieszy się niezmiennie ogromnym powodzeniem, to jest szkolenie z zakresu obsługi programu Płatnik. To jest program, który pozwala właśnie biurom rachunkowym czy osobom zajmującym się księgowością do rozliczania firm z nami, czyli z ZUS-em. Ponieważ ten program się rozwija, dochodzą nowe funkcjonalności, to ciągle pojawia się coś nowego. Szkolenia organizowane są między innymi z takich tematów jak zakres zasiłków czy podleganie ubezpieczeniom społecznym. Jeżeli któryś z tematów cieszy się większym zainteresowaniem, w kolejnym miesiącu jest ono powtarzane tak, by wszyscy, którzy chcą wziąć w nim udział, mieli taką szansę. My wyraźnie widzimy po dokumentach, po jakości dokumentów składanych do nas, że osoby, które przychodzą na szkolenie do ZUS, robią mniej błędów w dokumentach, bo to jest podstawowy problem zarówno nasz, jak i naszych klientów, bo nie jest to proste właściwie wypełnić wszystkie dokumenty. Oczywiście potem można wypełnić korektę, można to pozmieniać, jeżeli jest jakiś błąd, ale to się wiąże przede wszystkim z tym, że marnujemy swój czas, i gdzieś tam procedura załatwiania spraw jest dłuższa. Harmonogram oraz tematyka szkoleń są dostępne na stronie internetowej ZUS-u i zarejestrować się na nie można tylko telefonicznie. Szkolenia prowadzone są przez ekspertów z różnej tematyki ubezpieczeniowej. Stałym szkoleniom podlegają także pracownicy Zakładu Ubezpieczeń. Oprócz szkoleń typowo merytorycznych, które się odbywają, można powiedzieć, przynajmniej raz w tygodniu. Są szkolenia, na które są wysyłani, prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Są też szkolenia kierowane do pracowników zakładu z technik obsługi klientów. Szkolenia przynoszą pożądane efekty. Dzięki merytorycznemu przygotowaniu klientów oraz organizacji pracy za pomocą systemu organizowania ruchem, kolejki w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń są coraz mniejsze. To jest taki troszeczkę system naczyń połączonych, bo nie wystarczy przeszkolić pracownika, ale trzeba też klientom zapewnić dobre warunki obsługi. Stąd w każdej naszej placówce jest wydzielona sala obsługi klienta, jest dyspenser, czyli tak jak w banku przyciskamy sobie przycisk, bierzemy numerek, możemy sobie usiąść wygodnie na krzesełku i poczekać, aż system wezwie nas do określonego okienka. To znacznie skróciło czas czekania na załatwienie spraw. I kolejną rzeczą, którą do tego dołączyliśmy, to jest ciekawe opracowanie, proste, jasne, zrozumiałym dla każdego językiem materiałów, które udostępniamy naszym klientom. Im więcej szkoleń, tym mniej błędów w dokumentach, a co za tym idzie, sprawniejsza współpraca klientów z pracownikami. Ostatnie badania wśród klientów ZUS w porównaniu z poprzednimi badaniami dowodzą, że wzrasta procent osób zadowolonych z obsługi. Beata Nowak, Echo 24.